sagt zu Beginn ein Vers aus Hiob 12, Vers 9 und 10. Na początek przeczytamy jeden wiersz z Hioba. Kapitel 12, Vers 9 und 10. Księga Hioba, rozdział 12, wiersz 9 i 10. Dwunasty rozdział Hioba, 9 i 10 wiersz. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. Es geht die Frage, ob der Schöpfungsbericht, also das, was in 1. Mose 1 steht, ob das heute noch aktuell ist. Pytanie jest, czy to, co mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli ten stworzenie świata, czy to jest jeszcze aktualne? Also die Frage ist, gibt es wirklich einen Schöpfer Gott oder ist alles durch Zufall entstanden? Pytanie kolejne jest, czy naprawdę jest Bóg Stworzyciel, czy wszystko powstało z przypadku? 1. Mose 1 sagt uns klar, in welcher Reihenfolge alles passierte. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale jest wszystko dobitnie pokazane, jak to się wszystko po kolei stało. Gott trennte zuerst Tag und Nacht, also Licht und Finsternis. Najpierw Bóg oddzielił dzień od nocy, a więc światło od ciemności. Am zweiten Tag war die Erde noch unter Wasser, die Trennung von Himmel und Erde. W drugim dniu jeszcze ziemia była cała pod wodą i było rozdzielenie nieba od ziemi. Am dritten Tag erschuf Gott das Trockene. W dniu trzecim stworzył Bóg suchy ląd. Und da steht in 1. Mose 1 wirklich die Einzahl, eine trockene, zusammenhängende Landmasse. I w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale jest to napisane w liczbie pojedynczej, więc jeden suchy ląd. Wir sollten uns das gut merken für morgen, dass es eine trockene Landmasse gewesen ist. Zapamiętajmy sobie to dobrze na jutrzejszy dzień, że jeden wielki suchy ląd był. Danach schuf Gott die Pflanzen. Następnie Bóg stworzył rośliny. Aber 1. Mose 1 sagt die Pflanzen nach ihrer Art. Ale w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale jest napisane rośliny według ich rodzajów. Ich werde nachher noch erklären, was das genau bedeutet. Jeszcze później to wyjaśnię, co to dokładnie oznacza. Am vierten Tag machte Gott die Himmelskörper. Czwartego dnia stworzył Bóg ciała niebieskie. Am fünften Tag die Wassertiere und dann die Lufttiere. Piątego dnia zwierzęta, które znajdują się w wodzie, jak i te, które latają w powietrzu. Am sechsten Tag die Tiere, die an Land lebten und zum Schluss den Menschen. Szóstego dnia wszystkie zwierzęta lądowe i człowieka. Immer wieder heißt es, dass Gott die Lebewesen nach ihrer Art erschuf. To znaczy ciągle na nowo, że Bóg stwarzał wszystko według swojego, według rodzajów tych zwierząt. Und für die Wissenschaftler im 16., 17., 18. Jahrhundert war es keine Frage, dass es einen Schöpfergott gab. I dla naukowców 16., 17., 18. wieku nie było czegoś takich wątpliwości, że jest Bóg Stwórca. Dla nich to było jasne. Louis Pasteur hatte damals bewiesen, dass Leben nur aus Leben entstehen kann. Louis Pasteur. Ludwig Pasteur dowiódł, że das Leben nur aus Leben entsteht. Że życie może powstać tylko z życia. Bis heute gibt es keinen Wissenschaftler, der das Gegenteil bewiesen hat. Do dziś nie ma żadnego naukowca, który potrafiłby dowieść coś odmiennego. Trotzdem gibt es immer mehr Leute, die behaupten, alles ist durch Zufall entstanden. A jednak jest coraz więcej ludzi, którzy twierdzą, że wszystko stało się z przypadku. Und vor einigen Monaten gab es in vielen Ländern eine Buskampagne. I kilka miesięcy temu w kilku krajach była taka kampania tego busa, który tutaj widzimy. Mit der Überschrift, z napisem czy hasłem takim przewodnim. Mit größter Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Prawdopodobnie nie ma Boga. Das heißt, die Frage, ob Schöpfung oder Evolution, mündet in die Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht. To znaczy, że powstaje takie pytanie, czy jest Bóg, czy go nie ma. Es gibt im Deutschen ein Buch, das aus dem Englischen übersetzt worden ist, Der Gotteswahn von Dawkins. Jest taka książka w języku niemieckim,
przetłumaczona z angielskiego tego Dawkinsa. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Der Titel ist auch nicht ganz so wichtig. Nie jest ważny aż tak ten tytuł. Es ist jedenfalls ein Bestseller in Europa. W każdym razie jest to taka książka najchętniej kupowana w Europie. Er geht mit jeder Form der Religion ins Gericht. Ona jakby rozprawia się czy z każdą formą religii. Und ich habe drei Sachen zitiert. I zacytowałem trzy rzeczy z tej książki. Zum einen sagt er, Religion, also der Glaube, ist eine Fehlfunktion der Evolution. Po pierwsze, religia czy wiara jest taką błędną funkcją, która się wykształtowała z ewolucji. Oder Religion ist Aberglaube. Albo religia jest taką zabobonem. Oder Religion ist ein Virus des Geistes. Albo religia to wirus ducha. Ich denke, man sieht, wo das heutzutage hingeht. Myślę, że możemy zauważyć, gdzie, w jakim kierunku to wszystko dziś zmierza. Was ist dann Unglaube? Cóż jest niewiarą? Auch das erklärt er uns. Także i to jest nam wyjaśnione. Er sagt, Unglaube oder Atheismus ist ein Merkmal für... Jest tu napisane, że niewiara, czyli ateizm, jest pomnikiem dla... Für höhere Bildung. Dla wyższych nauk. Für Intelligenz. Dla inteligencji. Oder ein Zeichen davon, dass man nachdenkt. Albo jest też znakiem tego, że człowiek rozmyśla o tym, co się dzieje. Also man sieht, wo das heutzutage hingeht. Tak więc możemy zauważyć, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Man will die Bibel auf keinen Fall mehr. Man will die Bibel nicht mehr. Nie, niepotrzebna jest, człowiekowi niepotrzebna staje się Biblia. Obwohl längst nicht bewiesen ist, dass Leben durch Zufall entstanden ist. Pomimo tego, że nie jest dowiedzione, że życie powstało z przypadku, wird immer wieder behauptet, es wäre bewiesen. To jednak ciągle na nowo twierdzi się, że to zostało udowodnione. Ich will keinen Vortrag über Chemie halten. Nie chcę tutaj robić wykładu z chemii. Aber hier sieht man, was alles in einer Zelle funktionieren muss, damit sie überhaupt funktionieren kann. Ale tutaj można na tym slajdzie zobaczyć, co się dzieje, co musi dziać się w komórce, by to wszystko w ogóle mogło funkcjonować. Auch wenn das fast niemand versteht, aber jeder sieht die vielen Fragezeichen. Nawet jeśli mało kto to rozumie, ale możemy tutaj zauważyć bardzo wiele pytajników. Die Fragezeichen gibt es seit ungefähr 50 Jahren. Te pytajniki są mniej więcej od 50 lat. Seit 50 Jahren erforscht man, wie die Zelle durch Zufall entstanden sein kann. Od 50 lat próbuje się zbadać, jak to jest możliwe, że komórka powstała z przypadku. Seit diesen 50 Jahren ist nicht ein einziges Fragezeichen verschwunden. I od tych 50 lat ani jeden z tych pytajników, które widzimy, nie zniknął. Im Gegenteil, es kommen jedes Jahr zig neue hinzu. W przeciwieństwie nawet, każdego roku dochodzą kolejne nowe. Weil man versteht, wie wahnsinnig kompliziert die Abläufe in der Zelle sind. Ponieważ nie rozumiemy, jak bardzo, nie jesteśmy w stanie tego zgłębić, jak bardzo skomplikowane są te procesy w komórce. Die Fragezeichen werden in deutschen Schulbüchern nicht erwähnt. Te pytajniki w niemieckich książkach w szkole nie są wspominane, czyli ich po prostu nie ma. Da ist scheinbar alles bewiesen. Wydaje się, że wszystko zostało udowodnione. Ich weiß nicht, wie es hier in den Schulbüchern ist. Nie wiem, jak to jest w Polsce, w waszych książkach. Aber es gibt auch Wissenschaftler, die sehen das völlig anders. Ale są także naukowcy, którzy to widzą z całkiem innego punktu. Ich habe hier die Zitate von zwei Nobelpreisträgern. Tutaj są cytaty od dwóch noblistów. Der erste heißt Smalley. Pierwszy nazywa się Smalley. Hat den Nobelpreis für Chemie bekommen. Otrzymał Nagrodę Nobla z chemii. Und hat sich damit beschäftigt, wie die erste Zelle von selbst entstehen kann. I zajmował się tym, jak pierwsza komórka mogła powstać sama z siebie. Sein Ergebnis ist, jego wynikiem jest, sie kann nicht von selbst entstehen. Że ona sama z siebie nie mogła powstać. Und darum hat er in einer Arbeit geschrieben, i dlatego napisał w pracy swojej, der Evolution ist soeben der Todesstoß versetzt worden. Ewolucja... Została
Dostała takie pchnie, jak gdyby pchnięcie śmiertelne. Auch ein anderer Wissenschaftler hat klar gesagt. Także i inny naukowiec bardzo jasno powiedział. Leben kann nicht von selbst entstehen. Życie nie może powstać samo z siebie. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das der Fall ist. I ja też jestem przekonany, że tak to jest w rzeczywistości. Leben kann nur entstehen, wenn es einen Schöpfer gibt, der Leben gemacht hat. Życie może powstać tylko wtedy, gdy będzie Stwórca, który to życie stworzył. Und ich werde gleich viele Beispiele bringen, die uns das zeigen. I za chwilę przytoczę wiele przykładów, które nam to pokażą. A vorweg möchte ich sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass das Alte Testament historisch wahr ist. I jeszcze przed tym chcę powiedzieć, że jestem przekonany o tym, że Stary Testament jest historyczną prawdą, czyli jest to, co się w nim jest opisane, jest prawdą. Das heißt, die Schöpfung ist eine Tatsache. To znaczy, że stworzenie jest rzeczywistością. Adam hat tatsächlich gelebt. Adam żył naprawdę. Es gab einen Sündenfall. Był upadek w grzech. Es gab die Flut, die die ganze Welt unter Wasser setzte. Był potop, który przykrył, zatopił całą ziemię. Es gab den Turmbau zu Babel. Była budowa wieży w Babel. Das sind also nicht nur irgendwelche Geschichten, die erfunden worden sind. To nie są więc historie, które zostały wymyślone. Um uns moralisch etwas mitzuteilen. By nam pokazać, jakby nas moralnie pouczyć, albo coś nam pokazać ze sfery moralnej. Sondern es sind Tatsachen. To są fakty. Man kann es nicht beweisen naturwissenschaftlich. Nie można tego. Man kann es nicht beweisen. Nie można tego dowieść naukowo. Aber die Evolution kann ich auch nicht naturwissenschaftlich beweisen. Ale ewolucji też nie mogę dowieść naukowo. Es waren Dinge, die passierten in der Vergangenheit, wo niemand von uns dabei war. To są rzeczy, które działy się w przeszłości i nikogo z nas przy tym nie było. Wir können also nur überlegen, wie ist es damals wohl gewesen. Możemy tylko rozmyślać o tym, jak to się działo. Doch beweisen wissenschaftlich können wir nichts. Jednak naukowo nie jesteśmy w stanie nic dowieść. Es ist eine Glaubensfrage. To jest pytanie wiary. Hier sieht man den Unterschied zwischen Schöpfung und Evolution. Tutaj widzimy różnicę pomiędzy stworzeniem i ewolucją. Wenn es eine Evolution gibt, ist die Erde wenigstens 5-6 Milliarden Jahre alt und das Universum 12 Milliarden Jahre. Jeśli jest ewolucja, to Ziemia ma mniej więcej 5-6 miliardów lat, natomiast cały wszechświat około 12 miliardów lat. Es gab dann zuerst eine kosmische Evolution, das heißt, das Weltall entstand. Najpierw była taka kosmiczna ewolucja, to znaczy, że powstał ten właśnie cały wszechświat. Es gab dann auf der Erde eine chemische Evolution, also die erste Zelle bildete sich. Następnie na Ziemi była chemiczna ewolucja, to znaczy pierwsza komórka powstała, czy powstała. Es gab dann eine biologische Evolution, das heißt von der ersten Zelle über viele Tiere zum Menschen. Następnie po chemicznej była ewolucja biologiczna, gdy powstały kolejne rośliny czy zwierzęta i potem ludzie. Also wer glaubt, dass er von Evolution herkommt, a więc jeśli ktoś wierzy, że pochodzi z ewolucji, der stammt direkt vom Affen ab. To znaczy, że może wierzyć, że bezpośrednio pochodzi od małp. Auf der anderen Seite sagt die Bibel was völlig anderes. Z drugiej strony Biblia nam przedstawia coś całkiem innego. Sie spricht von einer Schöpfung, die sechs Tage dauerte. Ona nam mówi o stworzeniu, które trwało 6 dni. Und sie sprach davon, dass Gott sprach und es stand da. I Biblia nam to przedstawia. I Bóg powiedział i powstało. Also niemand muss meinen, dass Gott dafür hart gearbeitet hat. A więc niech nikt nie myśli, że Bóg bardzo się nad tym trudził, ciężko pracował. Er ruhte am siebten Tag, um seine Schöpfung zu genießen. On spoczął 7. dnia, by rozkoszować się swoim stworzeniem. Nicht weil er sich ausruhen musste. Nie dlatego, że on musiał wypocząć czy odpocząć. Man liest übrigens nur einmal in der Bibel im Alten Testament, dass Gott arbeitete. Man liest nicht? Doch, man liest einmal. Czy możemy przeczytać tylko raz, że Bóg pracował? Das ist im Buch Jesaja. To jest w księdze Izajasza. Da sagt Gott, eure Sünden haben mir Arbeit bereitet. Bóg tam mówi, a wasze grzechy przyprawiły mi pracy, trudu.
Und wir wissen, dass Gott die Frage der Sünde nicht mit einem Wort klären konnte, sondern dass sein Sohn auf diese Erde kam. I wiemy, że Bóg grzechu nie mógł wyjaśnić w jednym zdaniu, tylko musiał przyjść jego syn tutaj na ziemię. Jetzt gibt es Leute, die können sich nicht entscheiden. Teraz więc są ludzie, którzy nie potrafią się zdecydować. Die versuchen Evolution und Schöpfung miteinander zu verbinden. Którzy próbują ewolucję i stworzenie połączyć jakoś razem. Und das ist meistens in den Kirchen und bei den Religionslehrern so. I tak jest najczęściej w różnych kościołach czy w naukach religijnych. Ich sage nicht bei allen, aber bei vielen. Nie mówię, że to we wszystkich, ale w bardzo wielu tak jest. Sie sagen dann eine theistische Evolution, also Evolution durch Gott gesteuert. Oni mówią o takiej ewolucji, która jest jak gdyby sterowana przez Boga. Bóg sterował tą ewolucją. Das funktioniert nicht. Niestety to nie może być, to nie może działać. Alleine schon, wenn man sich den Tod anguckt, geht das nicht. Chociażby gdy spojrzymy na śmierć, to zauważymy, że tak nie może być. Nach der Bibel ist der Tod die Folge des Sündenfalls. Według Biblii śmierć jest konsekwencją upadku w grzech. Er hat mit der Schöpfung Gottes ganz und gar nichts zu tun. To nie ma nic w związku ze stworzeniem Bożym. Er kam erst später nach der Schöpfung in die Welt. Dopiero to przyszło później po stworzeniu świata. Und sorgt dafür, dass alles bergab geht. I to spowodowało, że wszystko idzie ku upadkowi. Das heißt, Gott schuf am Anfang etwas, was sehr gut gewesen ist. To znaczy, że Bóg na początku stworzył coś, co było bardzo dobre. Das können wir heute nicht mehr so sehen. Dziś nie jesteśmy w stanie tego tak zaobserwować. Wir sehen Tod, Elend und Krankheit. My dziś widzimy śmierć, biedę i choroby. Ungläubige Wissenschaftler sagen, da hat Gott schlecht geschaffen. Niewierzący naukowcy mówią, Bóg to źle stworzył. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. A Biblia nam mówi dokładnie coś innego. Was Gott machte, war perfekt. To, co Bóg uczynił, było perfekcyjne. Aber durch die Sünde kamen die Probleme in die Welt und in die Schöpfung. Ale przez grzech weszły wszelkiego rodzaju problemy na ten świat. Bei der Evolution ist es genau anders. W ewolucji jest to dokładnie inaczej. Da ist der Tod absolut notwendig. Śmierć jest absolutnie konieczna w ewolucji. Warum? Dlaczego? Stellen wir uns einen Teich vor, der überbevölkert ist. Wyobraźmy sobie jakiś obszar, który jest przeludniony. Also kein Quadratmillimeter ist dort unbewohnt. Also da ist nichts, wo nicht irgendjemand wohnt. Alles voll. Jest każdy milimetr kwadratowy, jest wszystko zapełnione. Na każdym miejscu ktoś albo coś jest. Plötzlich bekommt ein Frosch ein Nachkomme, der sehr hoch entwickelt ist. I nagle w tym obszarze, czy to jakiś na przykładzie stawu, jakaś na przykład żaba ma potomka, który jest bardzo wysoko rozwinięty. Der braucht jetzt Platz zum Leben. Więc ten potomek potrzebuje znowu miejsca na życie. Es ist aber alles voll. Ale przecież już wszystko jest zajęte. Also muss dringend jemand wegsterben, der nicht so hoch entwickelt ist. A więc koniecznie musi ktoś umrzeć, czy zginąć, kto nie jest tak wysoko rozwinięty jak ten potomek. Damit der hochintelligente Frosch jetzt Lebensraum hat. Aby ten potomek ten inteligentny albo bardzo inteligentny żaby by miał on dla siebie miejsce na życie. Der Tod ist also notwendig, um Platz zu machen. A więc śmierć jest niezbędna, by przygotować miejsce dla kolejnych. Alleine deswegen kann ich schon Evolution und Schöpfung nicht in einen Topf werfen. Choćby dlatego nie możemy już ewolucji i stworzenia wrzucić do jednego garnka. Ich komme jetzt zu einer naturwissenschaftlichen Frage. Teraz przechodzę do pytania naukowego. Kann die Erde überhaupt nur einige 10.000 Jahre alt sein? Czy Ziemia może mieć tylko kilkadziesiątek tysięcy lat? Brauche ich nicht unbedingt die Jahrmilliarden und die Jahrmillionen bei dem, was ich hier draußen beobachte? Czy potrzebuję te miliardy lat, które możemy tutaj obserwować? Gucken wir uns diesen Grand Canyon in Amerika an. Zobaczmy sobie na ten wielki kanion w Stanach Zjednoczonych. Man sieht wunderbar die einzelnen Erdschichten an den verschiedenen Farben.
Widzimy tutaj kolejne warstwy ziemi i możemy je rozpoznać po różnych kolorach. Kann sowas in kurzer Zeit entstehen? Czy coś takiego może powstać w krótkim czasie? Gucken wir uns diesen Canyon an. Zobaczmy sobie ten kanion. Er ist nicht so tief wie der Grand Canyon. On nie jest tak głęboki jak ten poprzedni. Beim Grand Canyon habe ich einen Höhenunterschied von 1500 Metern. W Wielkim Kanionie w Stanach Zjednoczonych różnica jest 1500 metrów pomiędzy dnem a tymi najwyższymi skałami. Bei diesem Canyon von immerhin 150 Metern. Tutaj tylko 150 metrów. Kann so etwas in kurzer Zeit entstehen? Czy coś takiego może powstać w krótkim czasie? Man muss sich die Frage stellen, wie alt ist dieser Canyon? Musimy sobie postawić pytanie, ile lat ma ten kanion? Ein Vertreter der Evolutionslehre würde sagen, wenn er das sieht, mindestens eine Milliarde Jahre. Ktoś, kto jest zwolennikiem ewolucji, gdyby takie coś zobaczył, to powie minimum miliard lat. Vor 20 Jahren war man davon überzeugt, dass solche Schluchten nicht schneller entstehen können. Przed 20 laty byli wszyscy przekonani, że takie wyżłobienia nie są w stanie powstać wcześniej, albo szybciej, w krótszym czasie. Ich will jetzt keinen raten lassen, wie alt dieser Canyon ist. Nie chcę tutaj zgadywać, ile lat ma ten kanion. Ich gebe euch lieber die Antwort. Dam wam lepiej odpowiedź. Er ist 20 Jahre alt. Że ma 20 lat. Das heißt nicht, dass er innerhalb von 20 Jahren entstanden ist. To nie znaczy, że on powstał w 20 lat. Man wird es nicht glauben. Nie uwierzono by. Oh, das geht gleich weiter. Dieser Canyon, den man hier sieht, der ist vor 20 Jahren entstanden. Ten kanion, który tutaj widzimy, powstał 20 lat temu. Die Entstehung hat sage und schreibe wenige Stunden gebraucht. By to powstało, było potrzeba niewiele godzin. Wie ist das möglich, dass ein Fluss einen solche Schlucht in wenigen Stunden freischaufelt? Jak to jest możliwe, że woda potrafi w kilka godzin wyżłobić taki kanion? Die Antwort ist ganz einfach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Der Fluss war das gar nicht. To nie była rzeka. Man weiß genau, wie der Canyon entstanden ist. Wiemy dokładnie, jak ten kanion powstał. Durch eine heiße Schlammlawine. To powstało przez gorącą lawinę. Das heißt, z wulkanu. Der Vulkan ist noch einmal ausgebrochen. To znaczy, był wybuch wulkanu. Eine heiße Schlammlawine über 200 Grad heiß ist durch die Landschaft gefegt. Ta lawina płynęła 200 Grad? 200 Grad Celsius, Temperatur. Mhm, na temperaturze 200 stopni Celsjusza płynęła przez tą okolicę. Mit ungefähr 200 Stundenkilometern. Z prędkością mniej więcej 200 km na godzinę. Und hat er diese Schlucht in 5 Stunden gegraben. I wyżłobiła ten kanion w około 5 godzin. Und heute fließt da ein Fluss. A dziś płynie tam rzeka. Aber der fließt dort, weil die Schlucht da ist. Ale płynie tam dlatego, że ten kanion już wcześniej powstał. Die Schlucht ist nicht durch ihn entstanden. Nie powstał ten kanion dzięki pracy rzeki. Also so etwas kann innerhalb von wenigen Stunden entstehen. A więc coś takiego może powstać w kilka godzin. Und das ist eine bewiesene Tatsache. I to jest udowodnione, czy dowiedziona rzeczywistość, czy fakt. Ich brauche dafür die Jahrmillionen nicht. I nie potrzebuję na to milionów lat. Ich bringe ein weiteres Beispiel, was sehr schnell geht. Drugi przykład, co bardzo szybko może powstać. Zum Beispiel die Entstehung von Erdöl. Na przykład powstanie ropy. Lange Zeit dachte man, Erdöl könnte nur innerhalb von Jahrmillionen entstehen. Przez długi okres czasu myślano, że ropa może powstać tylko przez okres wielu milionów lat. Es gibt einen amerikanischen Industriellen, der hat eine Firma direkt neben so einer Art McDonald's hingestellt. Jest pewna firma, która neben so einer Art McDonald's, so Fast Food, hat er eine Firma gebaut daneben. Firma, jeden z jakichś wybudował firmę koło McDonalda w Stanach Zjednoczonych. Der kriegt jeden Abend die Reste von 50.000 Truthähnen.
On każdego dnia otrzymuje resztki pożywienia z tej restauracji. Schmeißt die in einen Metallkessel. Wrzuca je do kotła takiego metalowego. Schraubt den Deckel zu. Zamyka pokrywą. Gibt etwas Druck und etwas Temperatur da drauf. Wszystko to pod ciśnieniem i temperaturą. Und hat am nächsten Tag 30.000 Liter Erdöl bester Qualität. I następnego dnia ma 30 tysięcy litrów oleju najlepszej jakości. Ich brauche für die Herstellung von Erdöl keine Jahrmillionen. Nie potrzebuję na powstanie ropy milionów lat. Es kann sehr schnell gehen. To może powstać w bardzo krótkim czasie. Vor ungefähr einem halben Jahr haben amerikanische Wissenschaftler was ganz Interessantes entdeckt. Przed mniej więcej pół roku temu amerykańscy naukowcy odkryli coś bardzo ciekawego. Sie haben fossiles Holz innerhalb von 12 Stunden hergestellt. Oni w ciągu 12 godzin jak gdyby stworzyli drewno, które jest skamieniałe. In den Schulbüchern steht heute noch drin, Fossilien entstehen nur innerhalb von Jahrmillionen. W książkach, w szkołach jest napisane, że skamieniałości mogły powstać przez wiele milionów lat albo wiele milionów lat temu. Sie haben 12 Stunden gebraucht. A oni potrzebowali 12 godzin, by te skamieniałości otrzymać. Ich bringe noch ein Beispiel. I jeszcze jeden przykład. Ein Foto in einer Tropfsteinhöhle. To jest zdjęcie stalaktytu? Stalaktyt czy stalagmit, to w zależności czy od góry, czy od dołu. Wenn ich diese Höhle in Deutschland betrete, wird mir gesagt, die ist mindestens 200.000 Jahre alt. W Niemczech powiedziano by mi, że ta jaskinia ma minimum 200 tysięcy lat. Warum? Dlaczego? Weil Tropfstein scheinbar nicht schneller wächst. Bo te właśnie stalaktyty czy stalagmity nie urosną szybciej. Ich habe ihn gefragt, ob es in dieser Höhle schon vor 100.000 Jahren elektrischen Strom gab. Zapytałbym, czy przed 100 tysiącami lat w tej jaskini było już elektryczność. Da hat er mich gefragt, warum? A zapytano by mnie, dlaczego? Er sagt, das wäre doch Quatsch. No to by przecież bez sensu. Kabel gibt es erst seit 100 Jahren. Przecież kable mamy dopiero od jakichś 100 lat. Ich sag, wie kann es dann sein, dass dieses Kabel hier oben genauso mit Tropfstein überzogen ist wie dieser Stalagmit? Zapyta, dlaczego ten kabel tutaj jest tak obrośnięty tym kamieniem, jak i ten stalagmit, co tutaj widać? Er wollte mich dann aus der Höhle rauswerfen. I ten przewodnik chciał mnie wyrzucić z tej jaskini. Weil solche Leute, die nicht an die Jahrmillionen brauchen, nicht in solch, glauben, nicht in eine solche Höhle zu gehen brauchen. Bo ludzie, którzy nie chcą wierzyć w to, że takie stalaktyty rosną miliony lat, nie powinni w ogóle wchodzić według niego do takich jaskiń. Er wollte auch verhindern, dass ich das Kabel fotografierte. On chciał także zapobiec, bym sfotografował ten kabel tutaj, co widzicie na tym zdjęciu. Aber ich hatte mir vorher eine Fotografie-Erlaubnis geholt, er konnte es nicht. Ale wcześniej sobie kupiłem pozwolenie na fotografowanie i nie mógł temu zapobiec. Zwei Jahre später war ich noch mehr in der Höhle mit einer Schulklasse. Dwa lata później byłem jeszcze raz w tej jaskini z wycieczką z klasową, ze szkoły. Wisst ihr, was in der Zwischenzeit passiert ist? Wiecie, co się w międzyczasie stało? Das Kabel hat man entfernt. Usunięto ten kabel, który był obrośnięty właśnie tym kamieniem. So kann man die 200.000 Jahre leichter begründen. Bo bez tego kabla można 200 tysięcy lat łatwiej udowodnić, czy powiedzieć ludziom, że tyle to rosło. Man braucht das Kabel nicht. Nie, ten kabel tylko przeszkadza. Man kann in das anliegende Museum gehen, das Bergbaumuseum. Można iść też do leżącego obok muzeum, to jest muzeum kopalniane. Dort sieht man eine Leiter. Tu widać drabinę. Die war drei Jahre in einer Tropfsteinhöhle. Ona była 3 lata w tej właśnie, w takiej właśnie jaskini. Mit 15 cm Tropfstein überzogen. I ona była 15 cm, narosły na nią ten właśnie kamienie, ten kamień, który kapie. Wie ist das möglich? Jak to jest możliwe? Tropfstein soll doch mit 1 mm in 30 Jahren wachsen. Przecież te stalaktyty czy stalagmity powinny rosnąć około milimetra na 30 lat. Es geht eben viel schneller, wenn die Bedingungen stimmen. A więc możemy zauważyć, że to dzieje się o wiele szybciej, jeśli są sprzyjające ku temu warunki.
Man braucht die Jahrmillionen also nicht. Więc niepotrzebne te miliony lat. Aber die Evolution braucht sie. Ale ewolucja to jak najbardziej potrzebuje. Sie brauchen riesige Zeiträume. Dla ewolucji potrzebne są ogromne przestrzenie czasu. Weil es sonst nicht genug Zeit gibt für die vielen, vielen Zufälle, bis endlich der Mensch entstanden ist. W przeciwnym razie jest za mało czasu na te wszystkie przypadki, które były, by powstał z nich człowiek, z tych przypadków. Kommt zu einer weiteren Frage. Następne pytanie. Woher kommt die Information? Skąd pochodzi ta informacja? Es lohnt in der Regel nicht, zum Beispiel mit seinen Biologielehrern zu diskutieren, ob Schöpfung oder Evolution. Przecież nie opłaca się dyskutować z nauczycielami biologii, czy istnieje stworzenie, czy stwórca. Wahrscheinlich hat man als Schüler sowieso keine Chance. Jako uczeń prawdopodobnie i tak nie mamy szans. Aber man kann ihn mal fragen, woher die Information kommt, die in unseren Zellen abgespeichert ist. Ale możemy zapytać, skąd ta informacja jest zapisana w naszych komórkach, skąd nasze komórki wiedzą, co mają robić. In der Regel bekommt man keine vernünftige Antwort. Z reguły nie otrzymuje się żadnej sensownej odpowiedzi. Weil es niemand weiß. Ponieważ nikt tego nie wie. Einige Leute sagen durch Energie. Niektórzy ludzie mówią, to dzięki energii się jest ta, to ten zapis komórki. Durch Energie entsteht neue Ordnung. Przez energię powstaje nowy porządek. Das kann ich mir schwer vorstellen. Dla mnie jest to ciężkie do wyobrażenia sobie. Man kann einen Stier nehmen und setzt in einen Porzellanladen. Można wziąć przecież słonia do sklepu z porcelaną. Der hat sicherlich sehr viel Energie. Ma na pewno wiele energii. Ich werde sicherlich keine neue Ordnung anschließend haben. Ale z pewnością nie miałbym nowego porządku w tym miejscu. Eher das Gegenteil. A raczej byłoby przeciwieństwo. Andere sagen, Information entsteht aus Materie. Inni mówią, że ta informacja powstaje z materii. Auch dafür gibt es keinen Beweis. Również i na to nie ma dowodu. Nehmen Sie Ihren Laptop, aber bitte nicht meinen. Weźcie na przykład swoje laptopy, tylko nie bierzcie mojego. Stellen Sie auf eine hochempfindliche Waage. Stańcie na jakiejś czułej wadze. Die empfindlichste Waage, die es gibt auf der Welt. Ta najczulsza waga, jaka jest na świecie. Machen die Lied Stern Punkt Stern. Also löschen alle Informationen von dem Rechner. Usuńmy wszystkie informacje z czytnika czy z kalkulatora. Z komputera, tak? Der wiegt nicht ein bisschen weniger. I jeśli wyczyścimy dysk twardy, to nie będzie ważył ani setki grama mniej. Spielen Sie alle Informationen wieder drauf. Potem nagrajmy wszystkie informacje. Der wiegt nicht ein bisschen mehr. I nie będzie ważył setki grama więcej. Noch nie hat jemand beobachtet, dass Information aus Materie entsteht. Jeszcze nikt nie zauważył, by informacja powstawała z jakiejś materii. Ich habe links ein Kaltschriftprisma. Tu mamy zdjęcie pisma klinowego. Also ein Prisma aus Ton, das beschrieben ist. To jest z gliny, które jest zapisane. Ten krążek jest zapisany. Das wiegt 50 kilogramm. To waży 50 kilo. Da sind 20.000 Schriftzeichen drauf. Na nim jest 20 tysięcy jakichś znaków. Kein Mensch würde sagen, das ist durch Zufall entstanden. Żaden z ludzi by nie powiedział, że to powstało przez przypadek. Rechts daneben habe ich ein Bakterium. Z prawej strony mamy fotografię bakterii. Es besteht aus einer einzigen Zelle. Ona jest, składa się z jednej, jedynej komórki. Es wiegt unheimlich wenig. Waży bardzo mało. Sie sehen 0,00000001 gram. Widzicie, ile milionowych grama. Darauf befinden sich 10 Millionen Schriftzeichen. W niej mamy 10 milionów znaków. Das soll durch Zufall entstanden sein. I to miałoby powstać przez przypadek. Das ist die größte Informationsdichte, die man kennt. To jest największy zapis informacji, jaki człowiek jest znany, najbardziej spakowany zapis informacji znany ludziom. Da will man uns echt erklären, das ist ein Zufallsprodukt. I wyjaśnijmy sobie, czy jesteśmy skłonni to wyjaśnić, że to jest produkt przypadku?
Wisst ihr, wie kompliziert dieser Einzeller ist? Wiecie, jak skomplikowana jest ta komórka? Er besitzt einen Elektromotor. Ona posiada taki silnik elektryczny. Einen echten Elektromotor. Prawdziwy silnik elektryczny. Hier sieht man die Geißel, diese Schnur, die damit angetrieben wird. Tu widzimy ten sznur, który ją napędza. Hier sieht man die Mikroskopaufnahme dieses Motors. Tutaj jest zdjęcie z mikroskopu tego silnika. Wisst ihr, wie groß dieser Motor ist? Wiecie, jak wielki, jak duży jest ten silnik? 35.000 Motoren nebeneinander gelegt. 53 tysiące takich silników położonych jeden obok drugiego. Ergeben die Länge von einem Millimeter. Dałyby nam długość jednego milimetra. Das ist echte Nanotechnik. To jest prawdziwa nanotechnika. Man weiß heute jedes Eiweiß, das nötig ist, damit er funktioniert. Dzisiaj wiemy, że każde białko jest potrzebne, by to funkcjonowało. Die ganze Zelle dieses Bakteriums entspricht einer Batterie. Cała komórka tej bakterii odpowiada jednej baterii. Innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde kann der seinen Motor umpolen und rückwärts fahren. W ciągu ułamku sekundy ona potrafi zmienić napięcie tego swojego silnika i pracować w przeciwną stronę. Habt ihr eine Vorstellung, wie schnell sich dieser Motor um die eigene Achse dreht? Macie, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak szybko ten silnik kręci się wokół swojej osi? Wissenschaftler haben es herausgefunden. Naukowcy to zbadali. Wenigstens 50.000 Umdrehungen pro Minute. Przynajmniej 50 tysięcy obrotów na minutę. Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine technische Anforderung ist. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie tu są wymagania techniczne, jakie byłyby potrzebne dla nas wymagania techniczne, by coś takiego stworzyć czy zbudować. Wie schnell kriegt er seinen Motor zum Stillstand? Ile potrzebujecie czasu, by zgasić swoje silniki w samochodach? Innerhalb von einer halben Umdrehung. Mniej więcej pół obrotu. Wie macht er das? Jak ta bakteria to czyni? Da hängt ja noch diese Geißel, diese Schnur dran. Tutaj widzimy ten sznur. Wie kann der das nach 50.000 Umdrehungen, nach einer halben Umdrehung zum Stillstand kriegen? Jak jest to możliwe, by po 15 tysiącach obrotów w pół obrotu zatrzymać się? Seit einem halben Jahr kennt man die Antwort. Od pół roku znamy tą odpowiedź. Er kann diese Schnur von dem Motor mit einer Kupplung trennen. Ten sznur jest tak jakby sprzęgło i można to wysprzęglić po prostu. Genauso wie jedes Auto, wie jedes Getriebe vom Motor abgetrennt wird. Dokładnie tak jak każda skrzynia biegów przez sprzęgło jest oddzielona od silnika. Das ist High-Tech. To jest najwyższej High-Tech. Chyba wszyscy wiedzą. Wenn ich von diesen Eiweißen ein einziges weglasse, gdybym z tego silnika wyciął jedno jedyne białko, völlig egal welches, obojętnie, zupełnie obojętne które, klappt gar nichts mehr. Wszystko, nic już by nie działało. Das heißt, man kann gar nicht erklären, wie der durch viele, viele Einzelschritte entstehen kann. Dlatego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, jak to mogło powstać przez kolejne kroki, jakie były kolejne kroki, że to tak powstało i to tak działa. Denn alle Zwischenschritte führen zu einem Motor, der sich nicht dreht. Gdyż to wszystko doprowadzi do tego, że nic nie będzie działało w tym. Das sind für mich Dinge, und ich sage das als Naturwissenschaftler, die mir zeigen, dass sowas nicht durch Zufall entstehen kann. To są dla mnie rzeczy i mówię to jako naukowiec, których nie jesteśmy w stanie wymyślić, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, że powstały z przypadku. Ich bringe noch ein Beispiel. Jeszcze jeden przykład. Unser menschliches Gehirn. To jest nasz ludzki mózg. Zuerst ein Vergleich. Najpierw porównanie. Ich habe hier den schnellsten Computer der Welt. To jest zdjęcie najszybszego komputera na świecie. Wir sind Eugene von IBM. To jest z firmy IBM, Eugene. Der ist wahnsinnig schnell. Jest bardzo szybki. Eine Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde. Wykonuje biliard operacji liczenia na sekundę. Ist riesengroß. Jest też bardzo duży. 30 Quadratmeter die Standfläche. Zajmuje 30 metrów kwadratowych powierzchni. So groß wie der Raum. Mniej więcej jak to pomieszczenie. 72 Schränke, jeder 2 Meter hoch.
72 szafy, każda 2 metry wysoka. Wasser gekühlt. Chłodzone cieczą. Unvorstellbar viel Energie braucht er. Niewyobrażalnie dużo energii potrzebuje. 300.000 Watt. 300 tysięcy watów na godzinę. Das sagt den meisten nichts. W większości to nic nie mówi. Ich hab's umgerechnet. Przeliczyłem. In Hamburger. Na hamburgery. Das bedeutet, wenn ich den mit Hamburgern füttern würde, müsste er jeden Tag 21.600 Hamburger von mir aus von McDonald's essen. To znaczy, jeśli byście mieli hamburgery jeść, to musielibyście każdego dnia zjeść 21.600 hamburgerów z McDonalda. Der käme vor lauter Essen nicht mehr zum Rechnen. To znaczy, że... Der käme vor lauter Essen nicht mehr zum Rechnen. Musielibyśmy ciągle jeść, a nie liczyć. Jetzt nehmen wir unser menschliches Gehirn. Teraz weźmy nasz ludzki mózg. Erheblich schneller als der schnellste Computer auf dieser Erde. Jest o wiele, wiele szybszy niż najszybszy komputer na Ziemi. Glücklicherweise keine 30 Quadratmeter. Na szczęście nie zajmuje 30 metrów kwadratowych. Auch keine 72 wassergekühlte Schränke sind notwendig. Również nie potrzebujemy 72 szaf chłodzonych cieczą. Wie sehen wir aus? Jak wyglądalibyśmy wtedy? Und stellt euch vor, ihr müsstet 21.600 Hamburger jeden Tag essen. I wyobraźcie sobie, że musielibyście każdego dnia jeść 21.600 hamburgerów, by dostarczyć energię. Wie viel Energie verbraucht unser Gehirn? A ile energii zużywa nasz mózg? Man glaubt es kaum. Trudno jest w to uwierzyć. 1,5 Hamburger am Tag. Półtora hamburgera na dzień. Das heißt, wir sind um 10er Faktoren leistungsfähiger. Wir sind erheblich leistungsfähiger als der schnellste Computer. To znaczy, że jesteśmy o wiele, wiele bardziej zdolniejsi niż ten najszybszy komputer na świecie. Trotzdem ist die Fläche viel kleiner. A jednak powierzchnię mamy, nasza powierzchnia jest o wiele mniejsza. Wir verbrauchen erheblich weniger Energie. O wiele mniej energii potrzebujemy. Unser Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen. Nasz mózg składa się ze 100 miliardów komórek nerwowych. Wenn ich die alle hintereinander legen würde, ergeben sie eine Länge von 1 Million Kilometer. Gdybym je jedną obok drugiej ułożył, to dałyby nam długość 1 Million Kilometer. Miliona kilometrów. Diese Nervenzellen sind alle miteinander verknüpft. I te komórki nerwowe są ze sobą ściśle połączone. Auf eine erstaunliche Art und Weise. Jest to w zdumiewający sposób połączone. Dadurch funktioniert unser Denkapparat. W ten sposób funkcjonuje nasz aparat, dzięki któremu myślimy, narząd. Die zufällige Entstehung des Gehirns liegt völlig im Dunkeln. Przypadkowe powstanie mózgu to jest zupełnie rzecz niezrozumiała czy bezsensowna. Es gibt noch nicht mal mehr ein Modell, wie es sein könnte. Nie ma nawet jakiegokolwiek modelu, jakby to miało powstawać. Trotzdem will man uns erklären, man weiß, wie das Leben und wie der Mensch entstanden ist. A jednak próbuje nam się wmówić, że wiemy, jak powstało życie na Ziemi i skąd się wziął człowiek. Beobachtet man überhaupt Evolution? Popatrzmy na ewolucję. Ich habe hier noch einmal einen Einzeller. Tutaj mamy zdjęcie jeszcze jednego organizmu jednokomórkowego. Die sehen aus wie so Hausschuhe. One wyglądają jak nasze buty. Darum heißen sie Pantoffeltierchen. Mhm. Dlatego nazywają się pantofelkami. Alle 24 Stunden teilen sich die. Co 24 godziny one się dzielą. Mit dem armen Tier hat man alles gemacht, was möglich ist. Z tymi biednymi zwierzątkami uczyniono już wszystkie możliwe badania, jakie można sobie wyobrazić. Chemisch behandelt. We wszelaki sposób chemicznie je traktowano. In Kernreaktor gesteckt. Do reaktorów jądrowych je wkładano. Bestrahlt bis zum geht nicht mehr. Naświetlano promieniami, aż już się więcej nie dało. Wenn die sich noch teilen konnten. Jeśli one się jeszcze dalej będą mogły dzielić po tym wszystkim, was meistens nicht mehr möglich war nach so einer Behandlung, co nie byłoby bez możliwe, aber wenn sie es taten, ale jeśli one to uczynią, waren die Nachkommen wieder echte Pantoffeltierchen.
I po tym wszystkim, gdy one się podzieliły, to ich potomkowie były zwykłymi pantofelkami po tych wszystkich przeżyciach. Eine höhere Entwicklung hat niemand beobachtet. I nie zauważył nikt jakiegoś nadzwyczajnego rozwoju. Und das bei den einfachsten Tierchen nicht, die man kennt. I to przy tych najprostszych zwierzątkach, jakie człowiek zna. Ich komme jetzt zu den einzelnen Schöpfungstagen. I teraz przejdę do pojedynczych dni stworzenia. Und vielleicht noch der dritte Schöpfungstag, bevor wir eine Pause machen. I jeszcze może ten trzeci dzień stworzenia, zanim zrobimy przerwę. Am dritten Schöpfungstag erschuf Gott die Pflanzen. Trzeciego dnia stworzył Bóg rośliny. Und ich habe eine einzige Pflanze mal herausgegriffen. I tutaj jedną jedyną roślinę sfotografowałem. Die Mangroven. Mangrowiec? Mangrowiec. Was ist an diesen Mangroven so besonders? Co jest szczególnego w tej roślinie? Die können im Salzwasser leben. One mogą żyć w ziemi w słonej wodzie. Andere Pflanzen schaffen das. Wir kommen dann zum vierten Schöpfungstag. Przejdziemy teraz do czwartego dnia stworzenia. Und da sind ja zwei Dinge erschaffen worden. I w tym dniu dwie rzeczy zostały stworzone. Zum einen das Universum. Po pierwsze, wszechświat. Also die Sterne, die ganzen Himmelskörper, die es gibt. A więc te wszystkie gwiazdy i te ciała niebieskie, które są. Ich kann jetzt nicht intensiv auf dieses Thema eingehen. Nie chcę dokładnie na ten temat wchodzić. Aber wir finden tatsächlich Hinweise, dass das Universum nicht so alt sein muss, wie es immer behauptet wird. Ale jest kilka rzeczy, które nam mogą dać do pokazać, że wszechświat nie musi być tak stary, jak to do tej pory wszyscy myślą i sądzą. Ich will mal ein Beispiel bringen. Jeden przykład. Die Venus. Venus. Ist einer der Planeten unseres Sonnensystems. To jest jedna z planet naszego Układu Słonecznego. Die besteht aus einer Atmosphäre, die aus Schwefelsäure zusammengesetzt ist. To jest, ona jest zbudowana z atmosfery, która jest, jej atmosfera składa się z kwasu siarkowego. Ist eine hochaggressive, ätzende Säure. To jest bardzo agresywny czy żrący kwas. Gleichzeitig ist die Atmosphäre noch ungefähr 500 Grad heiß. Do tego jeszcze ta atmosfera ma temperaturę około 500 stopni Celsjusza. Und da gibt es Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern. I jeszcze mamy tam wiatry z prędkością, wiejące z prędkością ponad 200 km na godzinę. Die NASA hat eine Raumsonde zu der Venus geschickt. NASA wysłało sondę na Wenus. Die Sonde ist in die Atmosphäre der Venus eingetaucht. Dostała się do tej atmosfery tej planety. Sie hat wenige Sekunden überlebt. I przetrwała tam tylko kilka sekund. Dann war sie durch die Schwefelsäure aufgelöst. Została po prostu zżarta przez ten kwas, który tam jest w tej atmosferze. Aber in dieser Sekunde konnte sie noch Bilder zur Erde funken. Ale w tych kilka sekund mogła wysłać kilka zdjęć na Ziemię. Was die Leute der NASA dort sahen, das stockte ihnen den Atem. I to ci ludzie z NASA, gdy zobaczyli te zdjęcia, to zaparło im dech. Sie sahen auf der Oberfläche dieses Planeten scharfkantige Felsen und Gräben. Na powierzchni tej planety zobaczyli skały i bardzo ostre, szpiczaste skały. Wie ist das möglich, wenn dieser Planet viele Milliarden Jahre alt sein soll? Jak to jest możliwe, jeśli ta planeta ma wiele miliardów lat? Die ätzende Schwefelsäure Atmosphäre und die Windgeschwindigkeiten müssten die Venus völlig glatt geätzt haben. Ten kwas w atmosferze i te wiatry, które tam są, one powinny wygładzić tą planetę bardzo do gładkiej powierzchni. Es hat jemand geschrieben? Ktoś napisał? Ein Astronom des Max-Planck-Instituts in Deutschland. Astronom z Instytutu w Niemczech. Vielleicht liegt dort doch ganz junges Material vor. Być może na tej planecie jest bardzo młody materiał, który tam jest, który się znajduje. Vielleicht haben einige von uns schon mal einen Kometen am Himmel gesehen. Być może niektórzy z was widzieli już komety na naszym niebie. Das sind nichts anderes als riesige schmutzige Schneebälle.
To jest nic innego jak potężne, brudne kule śnieżne. Und wenn die Richtung Sonne fliegen, i gdy one zmierzają ku słońcu, dann kommen sie in den Teilchenstrom der Sonne. To one wtedy wpadają w ten prąd słoneczny. Material verdampft und dadurch leuchtet dieser herrliche Schweif. Ten materiał, z którego są zbudowane, on topi się i stąd widzimy te świecące ogony w tych kometach. Und wenn sie sich wieder von der Sonne wegbewegen, sieht man sie deswegen gar nicht mehr. Sind sie eine schwarze, unsichtbare Kugel. A gdy oddalają się od Słońca, to wtedy znikają nam z pola widzenia, są takimi czarnymi kulami. Das heißt, nach vielen Umdrehungen um die Sonne ist der Komet gar nicht mehr da. To znaczy czterokrotne okrążenie Słońca przez kometę i ona znika. Seine ganze Materie ist längst verglüht. Bo jej cała materia topi się. Wieso gibt es heute noch Kometen, wenn das Weltall ja Milliarden Jahre alt sein soll? Skąd byłyby dziś komety, gdyby wszechświat miał miliardy lat? Woher bekommen sie ihr Material? Skąd one mają, jak one powstają, skąd mają ten swój budulec? Es werden bestimmte Orte der Materialherstellung gefordert, aber gesehen hat sie noch keiner. Są, musiałyby być jakieś miejsca, gdzie one by powstawały, jakieś, gdzie byłby budulec, z którego one mogłyby czerpać swój kształt, ale niestety nikt tego jeszcze nie znalazł. Es gibt in der Literatur noch viele Beispiele, die zeigen, dass das Universum nicht ja Milliarden Jahre alt sein muss. I jest wiele też literatury, która mówi, że wszechświat wcale nie musi mieć tyle miliardów lat, co powszechnie się twierdzi. Komme zu einer Aussage der Bibel. I przejdę teraz do wypowiedzi Biblii. Im Buch Jeremia, Kapitel 33, Vers 22 steht. W Jeremiasza 33 rozdział 22 wiersz jest napisane. Das Heer des Himmels, also die Himmelskörper können nicht gezählt werden. Że ciała niebieskie nie mogą być zliczone. Jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski i tak dalej. Psalm 147 sagt uns, dass einer sie alle gezählt hat, nämlich Gott. I w psalmie 147 jest napisane, że jeden je policzył, a tym kimś jest Bóg. Aber sonst kann sie niemand zählen. Ale poza tym nikt nie jest w stanie policzyć tego. Wann schrieb Jeremia das? Kiedy to Jeremiasz napisał? 650 vor Christi Geburt. 650 lat przed narodzeniem Chrystusa. Zu jener Zeit waren die Wissenschaftler überzeugt, dass es nur 3000 Sterne gab. W tym czasie naukowcy tamtejsi byli przekonani, że jest tylko 3000 gwiazd. Es gibt alte Inschriften bei den Assyrern und bei den Ägyptern, die das ganz klar zeigen. Są stare manuskrypty asyryjskie czy egipskie, które bardzo jasno, dobitnie nam to mówią. Die haben die Sterne regelrecht gezählt. A więc oni te gwiazdy policzyli. Die waren astronomisch so fit, dass sie sogar Sonnenfinsternisse voraussagen konnten. Oni byli tak wysoko rozwinięci w astronomii, że mogli przepowiadać nawet zaćmienia słońca. Die kannten sich wirklich aus, was am Himmel passierte. I oni naprawdę wiedzieli, co się dzieje na niebie. Und ich kann mir vorstellen, wie das damals war. I mogę sobie wyobrazić, jak to w tamtejszych czasach było. Dass einer von denen zu Jeremia ging. Że jeden z nich poszedł do Jeremiasza. Und sagt, Jeremia, hast du Astronomie studiert? I powiedział, Jeremiasz, czy ty studiowałeś astronomię? Musste Jeremia sagen nein. On musiał odpowiedzieć, no nie. Jeremia, bist du ein Hobbyastronom? A może ty jesteś jakimś takim amatorem, astronomem, hobbystą? Bin ich auch nicht. Też nie jestem. Bist du denn mal nachts rausgegangen, hast die Sterne gezählt? Czy ty kiedykolwiek w nocy wyszedłeś i liczyłeś te gwiazdy? Nein. Nie. Woher weißt du dann, dass die Zahl der Sterne nicht zu zählen ist, wenn wir sie gezählt haben? A skąd wiesz, że tych gwiazd nie można policzyć? Myśmy je przecież policzyli. Sämtliche wissenschaftliche Ergebnisse zeigen, dass es 3000 Sterne gibt. Wielu naukowców i zbadało to, że jest 3000 gwiazd. Wie kannst du sagen, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen? Jak ty możesz powiedzieć, że tego się nie da policzyć? Was hatte Jeremia für eine Antwort? Jaką Jeremiasz miał dla nich odpowiedź? Der Schöpfer hat es mir gesagt. Stwórca mi to powiedział. Deswegen glaube ich es. Dlatego ja w to wierzę. Und deswegen habe ich es aufgeschrieben. I dlatego ja to zapisałem.
Sag noch einmal, wir müssen nicht meinen, dass wir mehr als 1. Mose 1 wissenschaftlich beweisen können. A więc to nie znaczy, że my wszystko, co mamy napisane w pierwszej Mojżeszowej, musi to być możliwe do dowiedzenia przez naukowców. Ich glaube zuerst einmal daran, weil es das Wort Gottes ist. Powinniśmy w to wierzyć, bo to jest Słowo Boże. Aber dann bin ich froh, dass ich viele Hinweise in der Natur finde, die zeigen, es kann tatsächlich so sein. Ale jestem też szczęśliwy, że jest wiele wskazówek w naturze, które pokazują, że to mogło tak a tak zdarzyć się. Um 1600 nach Christus hat Galileo Galilei das erste Fernrohr gebaut. W roku 600 po Chrystusie Galileusz zbudował pierwszy teleskop, czy pierwszą lunetę. Er zählte wieder die Sterne. On znowu policzył gwiazdy. Und kam auf 30.000. I on doszedł do 30 tysięcy. Immer noch abzählbar. Ciągle jest to liczba, którą liczymy. Możemy policzyć. Es hat noch ungefähr 200 Jahre gedauert. I trwało to kolejne 200 lat. Dann kam die berühmte Bonner Durchmusterung. Das heißt, Wissenschaftler aus Bonn in Deutschland haben den Himmel mit Teleskopen abgezählt. I wtedy doszło do tego w mieście Bochum w Niemczech. Astronomowie teleskopami bardzo prześwietlili, czy zbadali niebo. Sie kamen auf 324.198 Sterne. Genauer geht's wohl nicht mehr. I policzyli, mamy tutaj tą liczbę, 324.198 gwiazd i dokładnie chyba się nie da już. Was hat Jeremia geschrieben? A co napisał Jeremiasz? Die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Liczba tych gwiazd jest niepoliczalna. Wer hat recht? Kto ma rację? Natürlich Jeremia. Oczywiście, że Jeremiasz. Denn im 21. Jahrhundert weiß man, w 21. wieku wiemy, dass es ungefähr 10 hoch 25 Sterne gibt. Że jest prawdopodobnie 10 do 25 potęgi gwiazd. Fang bitte nicht an zu zählen. Proszę, nie zaczynajcie tego liczyć. Nie próbujcie. Wenn du jede Sekunde in deinem Leben einen Stern zählst, gdybyś każdej sekundy twojego życia liczył jedną gwiazdę, und du wirst 100 Jahre alt, i miałbyś 100 lat, und alle 6 Milliarden Menschen auf der Erde helfen dir, i wszyscy 6 miliardów ludzi by ci pomagali w tym liczeniu, dann wärst du viele 100.000 Jahre dran. To zajęłoby ci to wiele, wiele setek lat jeszcze. Jeremia hat völlig recht gehabt. A więc Jeremiasz miał z zupełności rację. Die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Liczba gwiazd jest niepoliczalna. Auch wenn Wissenschaftler vielleicht 5000 Jahre über die Aussage von Jeremia gelacht haben. Nawet gdy naukowcy może 5000 lat śmiali i będą się śmiali z wypowiedzi Jeremiasza. Am Ende stand es fest. Na końcu stwierdzono, die Bibel hatte recht. Że Biblia ma rację. Es gibt heute viele Menschen, die lachen darüber, wenn es heißt, dass Gott das Leben erschaffen hat. I tak i dzisiaj jest wielu ludzi, którzy śmieje się z tego, że to Bóg stworzył życie. Sie versuchen krampfhaft das Gegenteil zu beweisen. I oni ze wszystkich sił starają się udowodnić, że jest przeciwnie. Niemand ist es bisher gelungen. Nikomu z nich nie udało się aż do tej pory. Die Bibel hat recht. I Biblia ma rację. Als ich damals auf dem Kilimandscharo war, gdy wtedy byłem na tym Kilimandżaro, dann sagte der Führer, den man haben musste zu der Pflanze, die ich eben beschrieb, eine Lobelie. To przewodnik, który jest obowiązkowy tam, powiedział na tą roślinę, o której wam opowiadałem. Ein Wunder der Evolution. Jest to cud ewolucji. Ich sag zu ihm, die beiden Wörter passen nicht zusammen. Powiedziałem do niego, te dwa słowa nie pasują do siebie. Na meinte er, wie meinst du das? Spytał mnie, to znaczy, co masz na myśli? Ja, ich sagte, Wunder oder Evolution. Powiedziałem mu, no, albo cud, albo ewolucja. Beides geht wohl schlecht. Przecież te dwie rzeczy nie da się jakoś połączyć sensownie. Da fragte er mich, woran glaubst du denn? Zapytał mnie następnie, a skąd twoje mniemanie? Ich sagte, dass das eines von Gottes Wundern ist. No, odpowiedziałem mu, że to jest przecież jeden z cudów Bożych. Da sagte er, daran glaubt er auch. On powiedział, tak, ja też w to wierzę. Aber er durfte das nicht erzählen. Ale ja nie mogę tego opowiadać. Die Touristen wollen hören, dass das ein Zeichen von Evolution ist. Turyści chcą słyszeć, że jest to znak ewolucji.
Aber er kann das darin nicht sehen und deswegen spricht er immer von Wunder der Evolution, bis einige endlich mal nachfragen. I dlatego on tak za każdym razem mówi, to jest cud ewolucji i czeka, aż ktoś zapyta o to. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel, die Wassertiere. Następnym przykładem są zwierzęta wodne. Ich habe hier ein paar Haie vor den Galapagos-Inseln fotografiert. To są z wysp Galapagos Haie. Shark. Rekiny? Rekiny. Die sind harmlos. Die ungefährlich. One są bardzo niebezpieczne. Man sieht das an der Also ungefährliche Haie. Nieszkodliwe. To są nieszkodliwe rekiny. Man sieht das an der weißen Spitze seiner Flosse. To widać po tym białym końcu na jego płetwie. Er frisst nur Plankton. One jedzą tylko plankton. Ich habe ihn deswegen gestreichelt. Dlatego je wybrałem. Die Haut war total rau. Bo ich skóra jest to całkowicie szorstka. Und das ist unheimlich wichtig für diesen Fisch. I to jest bardzo ważne dla tej ryby. Denn dadurch hat er fast keinen Reibungswiderstand mit dem Wasser. Bo one przez to nie mają prawie oporów, jeśli płyną, to nie ma oporów wody. Wie ist das möglich? Jak to jest możliwe? Weil sich in die Schuppen der rauen Haihaut Luft ablagert. Ponieważ w tych złożach, znaczy w tej szorstkiej skórze zbierają się pęcherzyki powietrza. Und wenn der Hai jetzt durchs Wasser taucht, i gdy on płynie w wodzie, dann liegt zwischen Wasser und seiner Haut eben die Luftschicht. To pomiędzy jego skórą a wodą jest taka warstwa powietrza. Dadurch wird der Reibungswiderstand gesenkt. I przez to jest zmniejszany opór. Bringt das so viel? Czy to dużo pomaga? Die Antwort ist ein klares Ja. Odpowiedź jest tak. Wissenschaftler haben die Haihaut nachgebaut zu Schwimmanzügen. I naukowcy zbudowali jako stroje kąpielowe też coś podobnego na wzór ich skóry. Sie wurden bei den Olympischen Spielen im Jahre 2000 in Sydney eingesetzt. Zostały wprowadzone na olimpiadzie w Sydney w roku 2000 te kostiumy. Jeder Weltrekord im Schwimmen konnte verbessert werden. I każdy rekord świata mógł być poprawiony, czy został poprawiony w tym kostiumie. Bei den nächsten Olympischen Spielen sind diese Schwimmanzüge verboten. I nächsten 2010 meinst du? 2010. Od 2010 roku te kostiumy będą zabronione, czy już wprowadzono zakaz używania takich kostiumów. Man hat also wirklich etwas nachgebaut. A więc podpatrzono coś w naturze. Was perfekt funktioniert. Co perfekcyjnie działa. Was sagte ein Wissenschaftler? I co powiedział jeden z naukowców? Klar, dass das funktionierte. Naturalnie, że to działa. Der Hai hatte ja auch 50 Millionen Jahre Zeit zum Üben. Rekin miał 50 milionów lat czasu, by ćwiczyć. Das Problem? Problemem? Man kennt fossile Haie, die über 50 Millionen Jahre alt sein sollen. Man kennt nicht die. Doch man kennt fossile Haie, also Haie versteinert. Ja, ja. Znaleziono kopaliska, gdzie są szczątki tych rekinów sprzed 50 milionów lat. Was ist das Besondere an deren Haut, die man fossil gefunden hat? I co jest szczególnego w skórze tych skamieniałych rekinów, które znaleziono te odciski? Sie sieht genauso aus wie die heutige Haihaut. Że ona wygląda dokładnie tak samo jak dzisiaj. Te dzisiejsze mają. Er hat nicht 50 Millionen Jahre geübt. A więc ten rekin nie ćwiczył, jaką ma mieć skórę, jaką wybrać, czy tam jak ma być ukształtowana ta skóra przez 50 milionów lat. Er war von Anfang an fertig. On był od samego początku gotowy i perfekcyjny. Wie das erste Mose 1 auch sagt. Tak jak to pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział nam mówi. Am fünften Schöpfungstag wurden auch die Tiere der Luft erschaffen. Piątego dnia zostały stworzone zwierzęta w powietrzu. Man sieht hier einen Sturzpelikan. Tutaj widzimy pelikana. Er steigt 20 bis 30 Meter hoch. On wzbija się 20-30 metrów.
und schießt dann von oben, wenn er einen Fisch entdeckt hat, senkrecht ins Wasser. I następnie, gdy zobaczy gdzieś rybę, to z tej wysokości pionowo w dół nurkuje do wody. Und er fängt jedes Mal einen Fisch. I za każdym razem łapie upatrzony cel. Das, obwohl das Wasser einen anderen Brechungswiderstand als Luft hat. I to pomimo tego, że woda ma inny kąt załamania niż powietrze. Für ihn kein Problem. Dla niego to nie jest problemem. Er rechnet das um. On to potrafi sobie przeliczyć. Ich komme morgen zu dem Thema, ob diese Vögel von den Dinosauriern abstammen. Jutro przejdę do tematu, czy te ptaki pochodzą od dinozaurów. Was immer wieder behauptet wird. Co ciągle jest na nowo, ciągle tak jest twierdzone. Wofür es keinen Beleg gibt. A na co nie ma dowodu. Die Darwin-Finken sind sicher in aller Munde. No, te ptaki, zięby darwinowskie, to jest... Okay, es ist ja das Darwin-Jahr. Was ist? Also, ist das zu schwer, dann mach ich weiter. Ist, bitte? Ja, kannst du weiter sagen. Ja, das Darwin-Jahr, sagt dir das was? Aha. Das da von Charles, ja, ja, von Charles Darwin, das Jahr. Teraz mamy rok darwinowski. Ja, er hat vor 150 Jahren sein Buch über die Evolution herausgegeben. Ja. Und wydał ponad 150 lat temu swoją księgę o ewolucji. Und immer wieder wird gesagt, dass diese Finken, die man auf den Galapagos-Inseln findet, ein Beweis für Evolution sind. I ciągle na nowo twierdzi się, że te ptaszki są dowodem ewolucji. Worin unterscheiden sich diese Vögel? Czym one się różnią? Man sieht es leicht an der Schnabellänge. Tutaj widzimy, że długość dzioba. Das heißt, der einzige richtige Unterschied, den Evolution innerhalb von Jahrmillionen hervorgebracht haben soll, sind nur verschiedene Schnäbel. To znaczy, że przez te miliony lat ewolucji im się tym ptaszkom zróżnicował się tylko dziób. In den Schulbüchern gibt es herrliche Stammbäume. To jest tabel, czy drzewo genealogiczne z jakiejś książki szkolnej. Das Problem ist aber, dass es alles noch Finken sind. I problemem jest to, że to jest odmiana tego samego ptaka. Man beobachtet keine Weiterentwicklung zu einem anderen Vogel. I tutaj nie można zauważyć rozwoju tego ptaka w jakiś zupełnie inny rodzaj ptaka, czy jakieś inne zwierzę. Sie sind einfach spezialisiert je nach Insel und Lebensraum. A więc te ptaki się wyspecjalizowały w zależności od tego, na jakich wyspach są i w jakim środowisku one żyją. Immer wieder wird behauptet, ich habe hier verschiedene Arten, weil sich die Finken untereinander nicht paaren. Tutaj jest ciągle na nowo twierdzone, że to są różne rodzaje tego samego ptaka, ponieważ one nie mogą się krzyżować jedne z drugim. Seit ungefähr 15 Jahren weiß man, dass das falsch ist. Od około 15 lat wiemy, że to twierdzenie jest błędne. Ich will das nicht alles hier übersetzen lassen. Nie chcę tutaj tego wszystkiego tłumaczyć. Aber hier oben steht, es ist nachgewiesen. Ale tu u góry pierwsze zdanie jest napisane. Jednak jest to potwierdzone, czy dowiedzione. Dass es sich nicht um verschiedene Arten handelt. Że nie chodzi tutaj o różne rodzaje tego ptaka. Das Ergebnis ist mittlerweile 15 Jahre alt. I to twierdzenie ma 15 lat. 15 lat temu to stwierdzono. In unseren Schulbüchern steht immer noch das Gegenbeispiel drin. A u nas w naszych książkach szkolnych do tej pory jest to stare twierdzenie. Die Darwin-Finken sind eigentlich der beste Beleg, dass es Evolution in dem Sinne nicht gab. I te ptaki właśnie są najlepszym dowodem na to, że ewolucji jednak nie było. Aber ich komme zu einem anderen Tier, das wir vielleicht besser kennen, eine Fledermaus. Przejdę do innego zwierzęcia, które może lepiej znamy, nietoperz. Links sieht man das Fossil. Z lewej strony widzimy skamieniałość. Rechts das Röntgenbild. A z prawej strony zdjęcie rentgenowskie. Ein Freund von mir ist Radiologe, da habe ich fast jedes Fossil, was ich habe, geröntgt. Mój kolega jest radiologiem i prawie każdą skamieniałość, którą posiadam, on mi prześwietlił. Wir haben diesen Bereich noch vergrößert. I powiększyliśmy tutaj ten jego obszar.
Damit sind wir zu einem Fachmann, zu einem Tierarzt gelaufen. I z tym zdjęciem poszliśmy do weterynarza. Wir haben ihm dieses Röntgenbild gezeigt. Pokazaliśmy mu to zdjęcie. Natürlich im Original in besser aufgelöst. Naturalnie w oryginale to jest lepszej rozdzielczości. Der hatte etwas Zeit. Miał czas. Der hat uns jeden einzelnen Ohrknochen erklärt. Wyjaśnił nam każdą pojedynczą kostkę w uchu. Und ihr wisst vielleicht, dass Fledermäuse blind sind. I wiecie, że nietoperze są ślepe. Sie schicken Ultraschallschreier aus, die werden reflektiert und damit können sie auswerten, ob ein Hindernis da ist. One wysyłają ultradźwięki, które potem do nich wracają, rejestrują je i przez to mogą rozpoznawać te przeszkody, które są na ich drodze. Wissenschaftler haben eine Höhle genommen. Naukowcy wzięli je do jaskini. Und ganz dünne Nylonschnüre darin gespannt. I bardzo porozpinali w tej jaskini bardzo cieniutkie żyłki czy nici nylonowe. Die Fledermäuse durften ein paar Tage hungern. Te nietoperze głodowały przez kilka dni. Dann hat man Insekten in die Höhle geschickt. I następnie do tej jaskini dostarczono owady. Danach die Fledermäuse. I potem te nietoperze. Die sind auf Jagd gegangen. I one udały się na polowanie po prostu. Mit hoher Geschwindigkeit da durchgerast. I z bardzo wielkimi prędkościami latały. Die haben nicht eine einzige Nylonschnur berührt. I ani jednej, potem jak sprawdzono, ani jednej nici tej nylonowej nie uszkodziły. So perfekt ist dieses Echolotsystem. I tak perfekcyjny jest ten system echolokacji. Er hat uns jeden Ohrknochen dieses Fledermausohres erklärt. I on nam wyjaśnił, pokazał każdą kostkę z ucha tego nietoperza. Als er fertig war, gdy skończył, haben wir ihm gesagt, das wäre ein Fossil, das wenigstens 50 Millionen Jahre alt sein soll. Gdy skończył i powiedzieliśmy mu, to jest skamieniałość, która ma przynajmniej 50 milionów lat. Stammt aus einer Fossiliengrube in Deutschland bei Darmstadt, der Grube Messel. To pochodzi z kopaliska w koło miejscowości Darmstadt. Dort findet man die ältesten Fledermäuse der Welt. Tam można znaleźć najstarsze nietoperze na świecie. Als wir ihm das sagten, gdy mu to powiedzieliśmy, antwortete er, odpowiedział, er hätte davon keine Ahnung, nie miał o tym żadnego pojęcia. Er wäre für lebende Tiere zuständig. On to myślał, że to jest normalne, żywe zwierzę. Aber eins wüsste er, ale jedno wiedział, das Ding ist top modern. Że to urządzenie, które nietoperze mają, jest super nowoczesne. Von Evolution keine Spur. Nie ma tutaj żadnego śladu ewolucji. Man sieht wieder ein herrliches Beispiel, was 1. Mose 1 bestätigt. I to jest znowu cudowny przykład na to, co potwierdza nam pierwszą Mojżeszową. Links sieht man das Facettenauge einer Libelle. Z lewej strony widzimy to oko wielosoczewkowe. Es besteht aus 12.000 Einzelaugen. To składa się z 12 tysięcy pojedynczych oczu. Wer Langeweile hat, komu się nudzi, darf nachzählen. Może sobie policzyć. Rechts daneben ist das gleiche Auge in einem fossilen Bernstein. Z prawej strony jest to samo oko ze skamieniałości, czy zatopione w bursztynie. Er stammt aus der Dominikanischen Republik. Z Dominikany. Die Evolutionisten sagen, er wäre 100 Millionen Jahre alt. Ewolucjoniści powiedzieli, że to ma setki milionów lat. Es gibt keinen Unterschied. I nie ma żadnej różnicy. Das Facettenauge ist genauso aufgebaut wie links von der lebenden Libelle. To oko jest zbudowane dokładnie tak samo jak to z tego owada, który żyje obecnie. Etwas so komplexes war von Anfang an da und hat sich nicht verändert. Coś takiego było od samego początku i nic się nie zmieniło. Die Evolution bis dahin liegt im Dunkeln. Ta ewolucja jest do tej pory nie ma prawa bytu. Kommen zum sechsten Schöpfungstag. Przechodzimy do szóstego dnia stworzenia. Dort wurden Landtiere erschaffen. Zostały stworzone zwierzęta żyjące na ziemi, na lądzie. Hier habe ich einen Gecko abgebildet. To jest zdjęcie geckona. Ich habe ihn selbst. Mam go w swojej hodowli. Er ist ungefähr 40 cm lang.
ma mniej więcej 40 cm długości. 400 gram schwer. 400 gram waży. Und er hat keine Probleme an der Decke rumzulaufen. Nie ma żadnych problemów, by chodzić po suficie. Hat man sich schon mal überlegt, wie er das macht? Zastanawialiście się może czasem, jak on to robi? Mit Klebefüßen? Jakieś klejące łapy ma? Sicherlich nicht, dann käme man immer weg. Nie, z pewnością nie. Mit so saugnapfartigen Füßen? W jakieś łapy zasysające czy przyssawkowe? Dann müsste er in einer staubigen Decke runterfallen. To wtedy by w zakurzonym, na zakurzonym suficie musiałby spaść. Nein, so geht es nicht. Tak też nie. Wie geht es dann? I w jaki sposób man jest to możliwe? Man glaubt es kaum. Trudno w to uwierzyć. Die Füße haben am Ende ganz kleine Härchen. Jego łapy na końcu mają takie bardzo małe włoski. Jedes Härchen ist ungefähr 5 Mikrometer dick. Das sind 5000stel Millimeter. Każdy z tych włosów ma 5 mikrometrów średnicy. To jest 5000 część milimetra. Also 20 von diesen Härchen nebeneinander ergeben die Dicke eines menschlichen Haares. A więc 20 takich włosków jeden obok drugiego, dopiero mamy wtedy grubość włosa ludzkiego. Was bringen ihm diese Härchen? Co dają mu te włosy? Gar nichts. Nic. Also muss noch etwas hinzukommen. A więc musi być jeszcze coś innego. Und das ist tatsächlich der Fall. I tu właśnie dochodzimy do sedna. Diese Härchen teilen sich am Ende wieder in Haarbüschel auf. Te włoski dzielą się na swoim końcu na jeszcze drobniejsze. Und jetzt kommt's. I teraz dochodzimy do sedna. Die sind nur noch 10 nanometer dick. I te mają końcówki mają 10 nanometrów średnicy. Das ist ungefähr so dick wie 40 Atome nebeneinander gelegt. To jest mniej więcej tak jak 40 atomów jeden obok drugiego położonych. Dünner geht's nicht mehr. Już cieniej się nie da. Und jetzt? I teraz co? Jetzt kommt er damit an alle atomaren Unebenheiten der Decke. I teraz one przyczepiają się, wyczuwają każdą nierówność sufitu. Das heißt, die Härchen kommen der Decke unheimlich nah. To znaczy, że one też każdej tej nierówności, one bardzo, bardzo mają dobry kontakt, bardzo blisko się łapią tej nierówności. So nah, i to tak blisko, dass die Atome in der Decke, że te atomy w suficie, die Atome in den Härchen anziehen, przyciągają te atomy w tych włoskach. Massenanziehungskraft. To jest siła przyciągania dwóch ciał. Da natürlich die Atome in den Härchen fest sind und die Härchen fest an dem Geckofuß sind, bleibt der Gecko haften. I ponieważ te włoski na łapie tego geckona są na stałe do niego przytwierdzone, dlatego gdy złączą się z tymi atomami, które znajdujemy, które są na suficie, dlatego ten geckon nie spada. Eine super Haftung. To jest super, super przyczepność. Man hat diesem Gecko 500 gram auf den Rücken gebunden. Temu geckonowi przymocowano 500 gram odważnik na grzbiet. Mehr als sein eigenes Körpergewicht. A więc więcej niż on sam waży. Der blieb immer noch an der Decke haften. I ciągle wisiał na tym suficie, czy był przytwierdzony do sufitu. Massenanziehungskraft zu überwinden ist wahnsinnig schwer. Aby przezwyciężyć tą siłę przyciągania dwóch ciał, jest to bardzo trudne do uzyskania. Also ein echter Traumjob, du bleibst dein Leben lang an der Stelle haften, wo du gerade bist. A więc byłoby to dla wielu cudowne, by być przytwierdzonym do swojego miejsca pracy praktycznie na zawsze. Nierozerwalnie. Ja, wie kann der Gecko jetzt an der Decke laufen? A więc jak ten geckon może teraz chodzić po suficie? Guck dir mal die Härchen genau an. Spójrzcie sobie dokładnie na te włoski. Die sehen aus wie eine Schippe. One wyglądają jak takie łopaty. Schaufel und dann der Stiel. Tu mamy tą łopatę i styl. Er verändert einfach den Winkel zwischen Stiel und Schippe, also einfach den Winkel der Härchen zueinander. I on chodząc zmienia kąt tego styla do podłoża, czy tego włoska do podłoża. Dadurch wird die Trittfläche etwas breiter. I przez to to pole przylegania jest albo większe, albo mniejsze. Der Abstand zur Decke etwas größer. I zmienia nam się także odstęp od sufitu, czy od powierzchni. Die Haftung ist weg.
A więc zatraca się to przyciąganie czy to trzymanie. Der bewegt seinen Fuß in einer 15 millionstel Sekunde. On rusza swoją nogą w 15-milionowej części sekundy. Schneller geht es nicht. Szybciej nie da rady. Sowas soll durch Zufall entstehen? I coś takiego miałoby powstać z przypadku? Wenn es einmalig im Tierreich wäre, könnte man es vielleicht noch verstehen. Wenn es nur ein einziges Mal vorkommt in der Tierwelt, könnte man es verstehen. Gdyby to występowało tylko jeden jedyny raz w świecie zwierząt, to można by to jeszcze jakoś zrozumieć, że to mogło tak być. Doch wenn es Evolution geben sollte, was ich nicht glaube. Jednak gdyby ewolucja faktycznie miała istnieć czy być, w co ja nie wierzę, müsste dieser Fuß viermal unabhängig voneinander entstanden sein. Wtedy ta noga czy łapa musiałaby powstać czterokrotnie niezależnie od siebie. Es gibt Käfer, die haben einen solchen Fuß. Są również biedronki, które mają taką nogę. Die Fliegen haben einen solchen Fuß. Muchy mają taką nogę. Spinnen haben zum Teil einen solchen Fuß. Częściowo pająki. Und eben auch der Gecko. I właśnie ten Gekon. Viermal durch Zufall entstanden, wer glaubt das? Czterokrotnie niezależnie od siebie ta sama rzecz miałaby powstać. Kto w to wierzy? Der Fuß hat noch eine Besonderheit. Ta noga ma jeszcze jedną szczególną cechę. Er ist selbstreinigend. Ona jest samoczyszcząca. Der Gecko kann durch den Schlamm laufen. Gekon może przebiec przez jakieś błoto. Und hängt eine Zehntelsekunde später an der Decke. I ułamek sekundy później będzie chodził po suficie. Ich kann nur sagen, perfekt gemacht. Mogę tylko powiedzieć, jest to perfekcyjnie uczynione. Ich bringe ein weiteres Beispiel. Kolejny przykład. Der Komodo-Varan. Mamy przykład warana. Ich habe ihn in Indonesien fotografiert auf einer besonderen Insel. To jest zdjęcie zrobione przeze mnie w Indonezji. Der gefährlichste Varan, den es überhaupt gibt. To jest najgroźniejszy waran, jaki jest. In seinem Speichel befinden sich 60 verschiedene Bakterienstämme. W jego ślinie jest 60 różnych szczepów bakterii. Er beißt ein Tier. On gryzie zwierzę. Es stirbt an Bakterienvergiftung. I o te zwierzęta, które on ugryzie, umierają z powodu zakażenia bakteryjnego. Natürlich nicht sofort. Naturalnie nie od razu. Manchmal können die Tiere noch 2 Kilometer weglaufen. Czasami te zwierzęta jeszcze potrafią 2 kilometry przejść. Läuft unser Varan hinterher? A nasz tutaj waran idzie za nimi? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Czy ten waran podąża za nimi? Oczywiście nie. Über seine gespaltene Zunge swoim rozdzielonym językiem ist er in der Lage, das 2 Kilometer weit entfernte Tier noch zu riechen. Tym swoim językiem jest w stanie wyczuć to zwierzę z odległości 2 kilometrów właśnie. Chemiker haben dort einen Gaschromatographen aufgestellt. Chemicy badali to chromatografem gazowym. Sie haben nichts nachweisen können. I nic nie potrafili udowodnić. Seine Zunge ist perfekter. Jego język jest bardziej perfekcyjny niż te chromatografy wszystkie. Er kann diese Tiere trotzdem noch riechen. On potrafi te zwierzęta wyczuć, natomiast te chromatografy nie mogły. Und findet sie zielsicher, sobald das Tier gestorben ist. I on te zwierzęta odnajduje dokładnie, gdy tylko zdechną. Wem das zu gefährlich ist, der kann in den Oman fahren. Oman, Saudi-Arabien. Jak to jest dla was zbyt niebezpieczne, to możecie udać się do Omanu w Arabii Saudyjskiej. Dort gibt es die Oryx-Antilope. Tu mamy przykład antylopy. Die kommt Monate ohne Wasser aus. Ona potrafi żyć miesiącami bez wody. Die schwitzt nämlich bei hohen Temperaturen fast nicht. Ona w czasie wielkich temperatur czy dużych temperatur ona praktycznie nie poci się. Wie macht die das? Jak to jest możliwe? Die lässt ihr Blut einfach genauso warm werden wie die Umgebungstemperatur. Bardzo prosto, jej krew jest ma praktycznie taką samą temperaturę jak otaczająca, jak powietrze, które ją otacza. Das heißt, haben wir draußen 46 Grad? To znaczy, jeśli na zewnątrz mamy 46 stopni Celsjusza, wird ihr Blut auch 46 Grad warm. Jej krew ma też 46 stopni. Wir wären dann schon längst tot. My jako ludzie bylibyśmy już dawno nieżywi.
Es gibt nämlich ein Organ, das nicht 46 Grad warm werden darf. Jest jeden organ, który nie może mieć takiej temperatury 46 stopni. Das ist unser Gehirn. To jest nasz mózg. Das wird ein regelrecht Matsche bei der Temperatur. W takiej temperaturze roztopił, rozpłynąłby się. Das Gehirn der Antilope übrigens auch. Poza tym mózg tej antylopy też. Wie löst sie das Problem? Jak ona rozwiązała ten problem? Ganz einfach. Bardzo prosto. Sie hat einen Wärmetauscher gebaut. Wybudowała sobie wymiennik ciepła. Czy zrobiła sobie. Bevor das Blut ins Gehirn kommt, wird es auf 38 Grad abgekühlt. Zanim ta krew dotrze do mózgu, jest ochłodzona do temperatury 38 stopni. Dazu braucht sie ein klein wenig Energie. Do tego potrzebuje troszkę energii. Deswegen schwitzt sie ein klein wenig Feuchtigkeit über die Zunge und über die Nasenschleimhäute aus. Dlatego ona, jeśli się poci, to tylko przez język i przez skórę nosa, nabłonkową, błonę śluzową nosa. Wie soll sie so etwas erlernen? Skąd ona się tego nauczyła? Sicherlich unmöglich. Z pewnością niemożliwe, by tego się nauczyć. Aber damit kann sie einige Monate bei der Temperatur überleben, ohne Wasser zu trinken. Ale z takim mechanizmem ona potrafi kilka miesięcy przeżyć bez picia wody. Und die bewegt sich dabei sogar noch. I nawet się przy tym porusza. Genial gemacht. Jest to genialnie stworzone. Noch einmal zeigt das nicht das, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Und siehe, es war sehr gut, was Gott damals schuf. I jeszcze raz, czy nie zgadza się to, co jest napisane w Biblii, i Bóg to, co uczynił, to było to bardzo dobre? Ich komme kurz zu Menschen. I na krótko jeszcze do człowieka przejdźmy. Dort sieht man eine solche Entwicklungsreihe. Tutaj widzimy taki sznur rozwojowy człowieka. Jeder kann überlegen, wo er sich wiederfindet. Każdy może sobie siebie samego odnaleźć w tym rządku. Eben Evolution. Z całą pewnością mamy przykład ewolucji tutaj. Der Mensch ist ein veredelter Affe. Człowiek to taka uszlachetniona małpa. Gibt es dafür Belege? Czy są na to jakieś dowody? Aber zuerst einmal, was Gott sagt. Ale najpierw, co Bóg na ten temat mówi? Gott sagt ganz klar, dass er den Menschen bildete. Bóg bardzo jasno mówi, że On stworzył człowieka. Aber das macht Gott in zwei Schritten. Bóg to uczynił w dwóch krokach. Und das ist sehr wichtig. I to jest bardzo ważne. Er nahm zuerst Moleküle, Staub vom Erdboden. Najpierw wziął molekuły, czyli ten proch z ziemi. Das heißt Materie. To znaczy użył materii. Formte daraus den Menschen. Ukształtował z tego człowieka. Aber Materie an sich lebt nicht. Ale materia sama w sobie nie ma życia. Die ganzen riesigen Moleküle, die in der Zelle sind, leben nicht. Te wszystkie molekuły, które znajdują się w komórce, one nie żyją. Nur in der Gesamteinheit Zelle habe ich plötzlich Leben. Tylko w całokształcie tych komórek mamy życie. Was sagt die Bibel dazu? Co mówi nam Biblia na to? Gott machte noch etwas. Bóg jeszcze coś uczynił. Er hauchte in den Menschen den Atem des Lebens. On tchnął w człowieka dech życia. Es kommt also noch eine zweite Komponente hinzu, die nicht Materie ist. A więc dochodzi nam druga komponenta, która nie jest materią. Also etwas, was Gott aktiv hinzugegeben hat, etwas, was selbst Gott kennzeichnet, nämlich das Leben. A więc Bóg dodał coś aktywnego, coś, co charakteryzuje Boga, a więc życie. Das ist ein typischer Stammbaum aus einem Schulbuch. To jest typowe drzewo genealogiczne z książki uczniów. So für Schüler, ich sag mal von 10 bis 13 Jahren. To jest dla uczniów w wieku gdzieś 10 do 13 lat w szkole. Ich hatte nach einem Vortrag mal einen Neunjährigen vor mir stehen. Miałem kiedyś dziewięcioletnie dziecko po moim wykładzie. Er sagte zu mir, er glaubt nicht, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Powiedział do mnie ten chłopczyk, ja nie wierzę, że Bóg stworzył człowieka. Sondern der Mensch hat sich echt vor 2 Millionen Jahren aus dem Affen entwickelt. Ale to jest prawda, że człowiek się rozwinął z małpy przed 2 milionami lat. Ich sag zu ihm, hör mal, was sind denn 2 Millionen Jahre? Powiedziałem mu, a cóż to jest te 2 miliony lat? Da sagt er zu mir,
Da sagt er zu mir, das wüsste er noch nicht, er könnte erst bis 10.000 rechnen. Powiedział mi, no nie wiem jeszcze ile to jest te 2 miliony, bo ja umiem tylko do 10 tysięcy liczyć. Aber man sieht, wie das heutzutage geht. I możemy zauważyć, jak to w dzisiejszych czasach jest wytłumaczone wszystko. Schon fast im Kindergarten wird den Kindern eingetrichtert, was in der Bibel steht, stimmt nicht. Już w przedszkolu dzieciom mówi się, że to, co jest w Biblii, to nie jest prawdą. Für ältere Klassen, dla starszych klas, gibt's dann solche Stammbäume. Są tego typu drzewa genealogiczne. Und wer so etwas sieht, meint, es wäre alles bewiesen. I gdy ktoś coś takiego widzi, to może sobie pomyśleć, no tak, tu wszystko jest udowodnione. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen sieht das so aus. W naukowych czasopismach wygląda to tak. Bis Mitte der 70er Jahre. To jest z lat do 70. lat. Scheinbar alles eindeutig. Wydaje się, że wszystko jest jasne. 10 Jahre später. 10 lat później tak to wyglądało. Sieht schon etwas komplizierter aus. Troszkę bardziej skomplikowane. 10 Jahre später. Lata 90. Die Wissenschaftler sprechen nicht mehr von einem Stammbaum. Naukowcy już nie mówią o jednym korzeniu. Sie sprechen von einem Stammbusch. Mówią o krzaku. Weil keiner mehr genau weiß, wer hier wirklich mit wem verwandt ist. Bo tak naprawdę nikt nie wie, kto z kim jak jest powiązany. Noch ein paar Jahre später. Jeszcze później, koło 2005 roku. Man verzichtet mittlerweile auf fast alle Pfeile. Już zrezygnowano praktycznie ze wszystkich strzałek. Das einzige, was hier klar ist, dass gar nichts mehr klar ist. Jedyne, co z tego mamy jasne, to jest to, że nic tu nie jest jasne. Es ist völlig verworren. Wszystko jest zapętlone. Das ist so weg. Aus einer wissenschaftlichen Zeitung, Adieu Lucy. Tu mamy z naukowej gazety, Adieu Lucy. Das heißt, auf Wiedersehen Lucy. To znaczy, do widzenia Lucy. Lucy ist ein Australopithecus. Lucy to jest Australopithek. Sollte so ein Übergangsmensch sein, ganz am Anfang, zwischen Affe und Mensch. To jest taki przejściowy człowiek pomiędzy małpą a człowiekiem. Heute weiß man, kompletter Affe. Dzisiaj wiemy, że jest to zwykła małpa. Konnte nie aufrecht gehen. Nigdy nie potrafiła prosto chodzić. Konnte kein Werkzeug herstellen. Nie potrafiła zrobić sobie jakiegoś narzędzia. Konnte nicht sprechen. Nie potrafiła mówić. Und hatte das Gehirnvolumen eines Affen. I miała pojemność mózgu właśnie małpy. Es war einfach ein Affe. Po prostu to była małpa. Auch wenn es nicht wahrhaben möchte. Nawet jeśli ktoś nie chce w to wierzyć. Damit habe ich plötzlich eine Lücke in meinem Stammbaum. To mam jakąś lukę, przerwę w moim drzewie genealogicznym. Ich kann das jetzt nur anschneiden. Mogę to teraz nur kurz erwähnen alles. Mogę tylko to pokrótce tylko wymienić. Komm zu Homo erectus. Przejdziemy do Homo erectus. Erectus heißt der aufrechtgehende. Erectus to znaczy idący, wyprostowany. Wyprostowany. Man dachte also, es wäre der erste Mensch, der langsam anfing aufrecht zu gehen. Więc mówiono, że jest to ten pierwszy człowiek, który potrafił prosto chodzić. Und nach ihm kommt dann der nächste, der Neandertaler und dann der moderne Mensch. I po nim był ten Neandertalczyk i następny człowiek współczesny. Schüler der älteren Klasse kennen das sicherlich. Uczniowie ze starszych klas z pewnością mieli z tym do czynienia. Jetzt gibt's ein Problem. Ale jest jeden problem. Man hat in Deutschland Speere gefunden. W Niemczech znaleziono oszczep, die ganz klar von Homo erectus stammen, który pochodzi bardzo dobitnie od tego człowieka wyprostowanego. Die Speere waren so gut erhalten, dass man sie nachbauen konnte. I te włócznie były tak dobrze zachowane, że można je było skopiować. Man konnte sogar die Holzart bestimmen. Można było określić nawet rodzaj drewna. Man hat diesen Speer einem Olympiawerfer im Speerwerfen in die Hand gedrückt. I tą włócznię dano olimpijczykowi, który rzuca oszczepem. Der hat das Ding geworfen. Rzucił tym. Und kam so weit wie mit seinem Olympiaspeer. I rzucił tym tak daleko, jak swoim oszczepem, który używa na co dzień. Da haben die Leute einen Schrecken gekriegt. I ci ludzie przerazili się.
Und haben festgestellt, das waren Hochleistungsspeere, was die hergestellt haben. I stwierdzili, że to były wysoko wyspecjalizowane włócznie, które oni wtedy wybudowali, czy zrobili sobie. Wer im Sportunterricht mal Speerwerfen gemacht hat, kto w czasie lekcji WF-u rzucał oszczepem, der weiß, dass es eine der kompliziertesten Übungen überhaupt ist. To wie, że jest to jedno z najbardziej skomplikowanych ćwiczeń na tych lekcjach. Wer gerade erst anfängt zu gehen, kann sicherlich keinen Speer vernünftig werfen. Kto zaczyna chodzić, to nie może być przecież jakimś mistrzem olimpijskim w rzucie oszczepem. Man muss sogar eine Sprache sprechen können. Trzeba umieć jeszcze mówić. Denn Tiere mit dem Speer zu jagen lohnt sich nur in der Gruppe. Gdyż polować na zwierzęta włócznią, to się opłaca tylko w grupie. Heute weiß man, dass Homo erectus Fähigkeiten hatte, wie wir sie auch besitzen. Dzisiaj wiemy, że ten człowiek wyprostowany, Homo erectus, miał zdolności, które i my posiadamy. Die Überschrift über diesen Artikel lautet, ten tytuł nad tym artykułem brzmi, wie ein Wurfspeer die Wissenschaft auf den Kopf stellt. Jak oszczep czy włócznia naukowcom przewróciła ich teorię. Wieder ein riesiges Loch im Stammbaum, Homo erectus war modern. I znowu mamy lukę w tym drzewie genealogicznym, gdyż ten Homo erectus był nowoczesnym człowiekiem. Ich komme kurz zum Neandertaler. Krótko do Neandertalczyka. So steht vor dem Neandertal Museum in der Nähe, wo ich wohne. Tak on wygląda w muzeum, obok którego ja, niedaleko którego ja mieszkam. Mittlerweile steht ein Schild daneben. W międzyczasie postawiono tam znak obok niego, znaczy tabliczkę obok niego. Da steht drauf, das war die wissenschaftliche Darstellung von vor 150 Jahren. Napisano, że to jest, tak naukowcy to widzieli tego człowieka przed 150 laty. Heute weiß man, dass top modern war. Dzisiaj wiemy, że on był bardzo nowoczesnym człowiekiem. Also erstmal vernünftig zum Friseur damit und vernünftig anziehen. A więc on był, tu go mamy w takiej formie fryzjera i z eleganckim ubraniem. Wie das so schön heißt, Kleider machen Leute. Jak to się mówi, ubiór czyni człowieka. Das ist aus einem Evolutionsmuseum, wie man ihn dort angezogen hat. Dunkelgrauer Anzug, weißes Hemd und Krawatte. To jest z Muzeum Ewolucji, tam go tak ubrano, w krawat, garnitur. Wie kommt man auf die Idee plötzlich? Jak wpadli na taki pomysł? Ganz einfach. Bardzo prosto. Die älteste Flöte der Welt wurde in einem Neandertaler Grab gefunden. Najstarszy flet na Ziemi znaleziono u Neandertalczyka. Die älteste Haarnadel der Welt dort abgebildet wurde in einem Neandertal Grab gefunden. Najstarszy szpilka do włosów też została znaleziona u Neandertalczyka. W grobie Neandertalczyka, tak. In fast allen Neandertaler Gräbern wurden Grabbeigaben wie bei den Pharaonen entdeckt. W prawie wszystkich grobach Neandertalczyków znaleziono przedmioty takie jak podobne do tych, które znajdywano w grobach faraonów. Sogar das evolutionsgeprägte Wikipedia muss heute schreiben, der Neandertaler war religiös. Nawet ta encyklopedia Wikipedia, która jest proewolucyjna, musi napisać, że Neandertalczyk był religijny. Der Neandertaler muss dann etwas glauben, sonst hätte man ihm keine Grabbeigaben für eine Totenreise gegeben. Neandertalczyk musiał w coś wierzyć, gdyż przeciwnie nie dawano by mu do grobu narzędzi, które by mu służyły w życiu pośmiertnym. Wie heißt es im Alten Testament? Jak to mamy napisane w Starym Testamencie? Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Bóg włożył do serca człowieka wieczność. Also man findet in dem Stammbaum entweder Affen oder moderne Menschen, es fehlen die Übergangsformen. A więc w tym drzewie genealogicznym znajdujemy albo małpy, albo nowoczesnych ludzi. Nie ma formy przejściowej. Współczesny człowiek. Das letzte Beispiel. Ostatni przykład. Ein neuer Fund. To jest nowe znalezisko. Gefunden in Georgien. Znalezione w Gruzji. Die Überschrift war das Eva. Tytuł, czy to była Ewa? Warum Eva und nicht Adam, weiß ich nicht. Dlaczego Ewa, a nie Adam, to nie wiem.
Nur als man diesen Fundort genauer untersuchte, ale gdy dokładniej to badano, traten plötzlich riesige Probleme auf. Wystąpiły potężne problemy. Man fand nämlich topmodernes Werkzeug, das da nicht hätte liegen dürfen. Znaleziono bardzo nowoczesne narzędzie, które nie miało prawa tam leżeć. Da hat man einen Wissenschaftler gefragt, was würdest du eigentlich mit diesem Fund machen? Zapytano naukowca, co zrobiłbyś z tym znaleziskiem. Der Mann war wahnsinnig ehrlich. Ten człowiek był bardzo szczery. Man sollte ihn eigentlich lieber gleich wieder eingraben. Powiedział, w sumie to najlepiej by było, gdybyście go z powrotem zakopali. Weil er den ganzen menschlichen Stammbaum über den Haufen geworfen hat. Gdyż to wywróciło do góry nogami całe to drzewo genealogiczne człowieka. Also man sollte nicht alles glauben, was einem irgendwo in der Schule oder wo was ich erzählt wird. A więc nie należy wierzyć we wszystko to, co jest uczone w szkole czy gdziekolwiek się uczy, mówi. Ich komme jetzt zum Schluss noch zu dem grundlegenden Thema Makroevolution, Mikroevolution. Na koniec jeszcze chciałbym przejść do makro i mikroewolucji. Links habe ich hier Makroevolution. Z lewej strony mamy makroewolucję. Eine Urzelle entwickelt sich weiter zu den verschiedensten Lebewesen. Prakomórka rozwija się do przeróżnych postaci. Rechts habe ich Mikroevolution. Z prawej strony mamy mikroewolucję. Gott erschuf die einzelnen Arten. Bóg stworzył pojedyncze rodzaje. Die sich dann je nach Lebensraum in verschiedene Rassen aufgespaltet haben. Które w zależności od środowiska, w których żyły, rozwinęły się do poszczególnych ras czy odmian. Dass es das gibt, lehnt, dass es eine Spezialisierung der Tiere gibt, lehnt niemand ab. Że jest specjalizacja czy zwierząt, tego nikt nie neguje. Man sieht es links bei den Hyazinthen. Weiße und blaue. To można z lewej strony zobaczyć w hyacyntach, białe, niebieskie. Man sieht es rechts bei der Familie der Hundeartigen. Z prawej strony widzimy rodzinę psów. Wir haben das auch bei Menschen. I to samo mamy u ludzi. Es gibt dunkelhäutige und hellhäutige. Są ciemnoskórzy, biali. Auf der völlig gleichen Entwicklungsstufe. Na dokładnie tym samym poziomie rozwoju. Völlig gleichwertig vor Gott. Völlig gleich vor Gott. Tak samo przed, będący takimi samymi przed Bogiem. Aber równi sobie. Aber spezialisiert. Ale wyspecjalizowani. Nehmen wir einen hellhäutigen und setzen den an den Äquator. Weźmy człowieka białego i wyślijmy go do Ekwadoru. Also ohne Klimaanlage. Eine Badehose. A więc bez klimatyzacji, w stroju jakimś kąpielowym. Der würde wahrscheinlich nach kurzer Zeit an Hautkrebs sterben. Prawdopodobnie po krótkim czasie zmarłby na raka skóry. Und wahrscheinlich sind seine Knochen viel zu dick, dass die Wärme des Gehirns nicht abgeleitet werden kann. I być może jego kości są zbyt grube, że nie może być odprowadzane ciepło z mózgu. Er hätte Überlebensprobleme. Miałby problemy z przeżyciem. Nehmen wir einen Schwarzafrikaner und setzen ihn nach Grönland. Weźmy Afrykanina, czy Murzyna jakiegoś i wyślijmy go do Arktyki czy Grenlandii. Ohne Heizung. Bez ogrzewania. Er hätte keine Chance bei der Kälte. Nie miałby szans w takim zimnie. Man sieht spezialisiert. Widzimy, że tu jest ścisła specjalizacja. Aber auf gleicher Entwicklungsstufe. Ale na tym samym stopniu rozwoju. So ähnlich haben wir das auch bei Homo erectus und Neandertaler. Dokładnie tak samo mamy, jeśli chodzi o Homo erectusa i Neandertalczyka. Neandertaler einen sehr dicken Knochenbau. Neandertalczyk miał bardzo grubą budowę kości. Fossilien von ihm wurden nur dort gefunden, wo auch die Eiszeit war. Skamieniałości po nim zostały znalezione tylko tam, gdzie była epoka żelaza. Homo erectus dagegen wurde überall gefunden, wo es warm gewesen ist. Er war grazil gebaut. Natomiast ten Homo erectus został znaleziony tylko tam, gdzie były ciepłe temperatury. Był tak z takiej smukłej budowy. Ich komme jetzt zu meinem fast vorletzten Bild. Tu jest moje prawie przedostatnie zdjęcie. Nicht, dass jetzt jeder Hunger auf eine Sahnetorte bekommt. Nie, żeby każdy ktoś z was miał teraz smaka na tort śmietankowy. Aber wir können noch etwas Wichtiges von dieser Torte lernen. Ale możemy się czegoś ważnego nauczyć z tego tortu. Ich könnte die besten Naturwissenschaftler holen, die ich kenne.
Mógłbym przyprowadzić najlepszych naukowców, jakich znam. Ein Chemiker, ein Physiker, ein Biologen, ein Ernährungswissenschaftler. Chemika, fizyka, biologa i na przykład specjalistę od żywienia. Und man könnte ihnen die Frage stellen, wie die Torte chemisch reagiert beim Backen. I można by im postawić pytanie, jak reaguje tort chemicznie w czasie, co się dzieje w czasie pieczenia. Sie werden es mir chemisch erklären können. Chemik by mi to wyjaśnił, te procesy. Der Physiker kann mir erklären, was bei den Temperaturen abläuft. Fizyk wyjaśniłby mi, co się dzieje z temperaturami. Der Ernährungswissenschaftler kann mir sagen, wie viel ich essen darf, bevor ich dick werde. Specjalista żywności powiedziałby mi, ile mogę zjeść, zanim zgrubnę czy przytyję. Und der Biologe hat sicherlich auch noch einiges zu sagen. I biolog też pewnie miałby coś do powiedzenia. Können diese Leute alle Fragen um die Sahnetorte beantworten? Czy ci ludzie byliby w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tego tortu?